wczoraj z panią poseł Piotrowską w Białych Błotach zapowiedziałyśmy. Odbyłyśmy rozmowy z panią wojewodą na temat przeanalizowania wszystkich działań urzędniczych, które mogą być podjęte, po pierwsze. I po drugie, ustaliłyśmy, mając główny cel, żeby zakład pracy był w symbiozie z mieszkańcami i vice versa, żeby jednocześnie pracownicy tych zakładów pracowali w zdrowych warunkach. Ustaliłyśmy, że oprócz analizy wszystkich działań, które do tej pory zostały przez służby podległe wojewodzie, żeby to ustalić, że dojdzie do zorganizowanego przez panią wojewodę w odpowiednim czasie spotkania takiego merytoryczno-konfrontacyjnego obydwu stron, po to, żeby znaleźć złoty środek, żeby jedni nie przeszkadzali drugim. Moje służby w tej chwili już pracują. Jest to Wojewódzka Inspektorat Ochrony Środowiska, jak i Wojewódzka Inspekcja Sanitarna. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wiele zadań już wykonał. Są już wydane pewne decyzje, które przez stronę, podmioty gospodarcze, które prowadzi tą działalność gospodarczą, zaskarżył, nie przyjął też protokołu z kontroli. Zobowiązujemy się do tego, tak jak panie posłanki powiedziały, że rzeczywiście musimy się nad sprawą pochylić, rozważyć każdy wątek po kolei od momentu, kiedy ta firma została wpisana do rejestru, jaką określiła tą działalność, czy ona jest zgodna z przepisami prawa, które do tego się odnoszą.